Daszbur, witam Was na zasiadce. Już widzicie złowiska, zambony. Po tym szale, że tak powiem, zbiorówkowym, przyszedł czas na takie trochę spokojniejsze nagrania. Dlatego wybrałem się na polowanie dzisiaj, na jelenie. Polujemy dzisiaj na, zostały nam ostatnie łanie już, cielęta, zostały byki. Mamy jeszcze, kozy są już u mnie wykonane, koźlęta również. Oczywiście drapieżniki i dziki. Dzisiaj zasiadłem na polu rzepakiem, który jest posiany striptilem. Tam, nie wiem, później Wam pokażę. Jest lekko przyprószone. Metoda siania striptilem polega na tym, że bezpośrednio w ściernisko sieje się głównie rzepak. Tutaj była pszenica w tamtym roku. Został posiany rzepak. No i wychodzi tu zwierzyna. Wychodzą tu sarny, daniele, jelenie. Mogą tu być też dziki. Tutaj mamy taką skarpę z tarninami. I to jest to miejsce, w którym, gdzie testowaliśmy Infireya TD70L, co był początek odcinka nagrany, gdzie udało mi się upolować kozę, tylko siedziałem na zwyżce pod lasem, a teraz siedzę na ambonie. I mówię, nie będę szukał cudów, tylko z racji tego, że wiem, że ta zwierzyna tu chodzi, przyjechałem tutaj. Także co, kto nie ma jeszcze nie zostawionej subskrypcji, to Was bardzo o to proszę, bo nic Was to nie kosztuje, a te subskrypcje naprawdę nam fajnie rosną, za co Wam bardzo dziękuję oczywiście. Już u nas jest coraz więcej, dobijamy do 45 tysięcy, więc rewelacja, ja się bardzo cieszę. Jeżeli byłaby taka szansa, żeby udało nam się rozpocząć nowy sezon z liczbą powiedzmy 50 tysięcy, byłoby rewelacyjnie, ponieważ no my jako cały zespół Sudeckiej pracujemy na to 5 lat i pracujemy dla Was. To Wy nas motywujecie i to z Wami, dla Was, z Wami te 5 lat żeśmy wytrwali, tak? I praktycznie dobijamy w ciągu miesiąca ten 1 000 000 wyświetleń, za co bardzo dziękuję. Ponad 300 tysięcy unikalnych widzów. Rewelacja. My się nie spodziewaliśmy, że to będzie się tak szybko rozwijać, ale no co mogę więcej powiedzieć? Mogę Wam tylko podziękować i no i prosić o kolejne subskrypcje, łapki, komentujcie pod filmami, bo to zawsze te algorytmy nas, myśliwych, ten YouTube ogólny nie za bardzo lubi, więc troszeczkę próbujemy oszukać te algorytmy, a każdy komentarz od Was, każda łapka do góry powoduje, że nam się, tak, ogólnie kanał się rozwija lepiej. Słuchajcie, dzisiaj temat taki, nie wiem jaki będzie tytuł odcinka, ale chyba mało przyjemny dla nas. Dlaczego? No dlatego, że dzieje się, nie chcę powiedzieć, że bardzo źle, ale dobrze to wcale. Nie wiem, czy widzicie, co organizacje aktywistyczne, bo nie będę ich nazywał ekologicznymi, bo z ekologią to nie mają nic wspólnego, co wyprawiają w internecie, w mediach, w social mediach. To jest masakra. To mamy tak zmasowany atak, ale poniekąd w bardzo dużej mierze jesteśmy sami sobie winni. Nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj przeglądam Facebooka. Ogólnie rzadko na niego wchodzę, bo to jak Wam kiedyś mówiłem, zagłębie idiotów. Kopalnia po prostu idiotów. Ale czasami go tam przeglądam, co się tam dzieje. I powiem Wam tak. Trafiłem na zdjęcie na profilu Niech Żyją. Zdjęcie samuraja na stacji benzynowej z zapiętą przyczepką. Na przyczepce leży co? Leży kilka łań. Ewidentnie polowanie zbiorowe. I powiedzcie mi, jakim trzeba być idiotą, bo to inaczej się nie da nazwać, jakim trzeba być idiotą, żeby z załadowanymi łaniami w biały dzień podjechać na stację benzynową i tankować auto. No to jest w ogóle hit. Ewenement. Jakby nie można było tej przyczepki gdzieś odpiąć, zostawić ją w polach, jak nie miałeś paliwa, bo nie zatankowałeś rano, czy dzień wcześniej, zostawić ją w polach, pojechać, zatankować i wrócić. To w biały dzień ktoś jedzie, to nawet już nie jest śmieszne, słuchajcie. To jest naprawdę przykre i smutne, że sami na siebie kręcimy bat. I później, i dzisiaj każdy ma smartfona, wszyscy mają, wszyscy, rozumiecie? Każdy robi zdjęcie, bum, wysyła, bo nie lubi myśliwych, bo jest wegetarianinem, obojętnie co. I to leci w sieć i cała Polska patrzy, jacy my jesteśmy super. My chcemy zmian na lepsze, a pokazujemy się z jakiej strony. Po prostu to jest... I słuchajcie, po to chyba są te zarządy okręgowe, że one powinny natychmiastowym wyciągnąć konsekwencje wobec takiego gościa, co to zrobił. Ja tak się zastanawiam. Gdyby to polowanie
uczestnik tego polowania, kierowca tego samuraja, właściciel, nie wiem kto tam był, to polowanie by się odbywało na Ohazecie Lasów Państwowych i byłby pracownikiem lasów, to słuchajcie, to on w poniedziałek dostaje wypowiedzenie dyscyplinarne od razu, a my w kołach mamy jeden wielki burdel i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Dlatego to jest katastrofa, naprawdę katastrofa, co my sami robimy. Obija mi się tam... Ja słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy sobie dalej, to powiem wam jedną rzecz. Ja nie lubię komentować tego, co może wejść, a nie musi. Jakieś są planowane zmiany, a czy one wejdą, czy nie wejdą, nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki jest troszeczkę tak odrzucany od Ministerstwa Środowiska, od Ministerstwa Rolnictwa i kierowany chyba bezpośrednio pod Kancelarię Premiera. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, kto powołał nowego dyrektora Lasów Państwowych? Powołał go premier. A chyba powinien go powołać minister środowiska. No tak mi się wydaje, tak chyba było do tej pory. I chyba jest naprawdę duża wojna o lasy. A od razu, jeżeli chodzi o lasy, no to pewnie my tam też jesteśmy doklejeni. Tylko czy to dobrze, że będziemy bezpośrednio pod kancelarią premiera? Nie wiem, ja się na tym nie znam. Wydaje mi się, że może i dobrze, a może i niedobrze. No premier to się zajmuje ogólnie całym krajem, ma wszystkie ministerstwa pod sobą, więc jeżeli będziemy u niego, no to chyba nie będzie miał za dużo czasu, żeby się myśliwymi zajmować, tylko będzie miał ważniejsze sprawy. Natomiast jak pomyślę, że niejaki pan Dorożała może kierować myśliwymi, mieć nadzór nad naszym Polskim Związkiem Łowieckim, organizacją ze stuletnią tradycją, słuchajcie, tylko Polski Związek Łowiecki i Polski Czerwony Krzyż ma swoją ustawę z organizacji. Rozumiecie to? I nami ma kierować facet, który nie ma zielonego pojęcia o tym. W ogóle nie wie, co jest pięć, o co chodzi w gospodarce łowieckiej. To jest wegetarianinem, jest ponoć jakimś marketingowcem, osobą, która zajmuje się, że tak powiem, w ministerstwie, ma doświadczenie w... Jak to tam było napisane? A sobie wejdźcie i zobaczcie, jakieś w stosunkach międzynarodowych, coś takiego tam, kierowania jakąś organizacją, coś tam. No katastrofa, po prostu to, no może równie dobrze nami będzie kierował kosmonauta. Więc kierował, źle powiedziałem, sprawował nadzór nad nami. No więc, no tak będziemy podrzucanie kukułcze jajo. I tak siedzę sobie na tej ambonie, myślę, co te nasze organizacje aktywistyczne szykują dla nas, to po prostu, nie wiem, ja się zastanawiam, czy to jest śmieszne, czy to jest smutne, czy to jest tragiczne, nie wiem, po prostu, dlaczego nami ma kierować organizacja ekologiczna, aktywistyczna, przepraszam, organizacja, która nie robi nic, kompletnie nic nie robi, opanowała idealnie techniki socjologii, żeby kierować umysłami ludzi w internecie przede wszystkim. I te osoby są nastawione tylko na zysk. Z pewnych źródeł wiem, że po Ministerstwie Środowiska od drzwi do drzwi biegają ubrani na kolorowo, z takimi długimi włosami, często z dreadami i szykują sobie nowe stołki, dlatego że, nie wiem czy wiecie, Polska obowiązuje dyrektywa unijna, która nas obowiązuje do chyba 20% wyłączeń i terenów chronionych z terenu kraju. To jest rzecz, która... No mi się w głowie nie mieści. Unia stosuje wobec każdego kraju, szczególnie z tej strony wschodniej, metody kija i marchewki. Oczywiście my z Unii dostajemy bardzo dużo. Rolnicy dostają, firmy dostają, są dofinansowania. Wystarczy, że pojedziecie po Polsce, tak? Nowe drogi, nowe stadiony, place zabaw dla dzieci, chodniki, cokolwiek. Tam są wszędzie dofinansowania z Unii. Ale Unia chce od nas, że my mamy teraz wyłączyć 20% powierzchni, zrobić z tego parki narodowe. Przecież to jest chory absurd. Słuchajcie, to jest kilkadziesiąt nadleśnic do likwidacji. No wiadomo, że to nie tylko lasy, bo to można zrobić park chroniony, rzeki, jeziora, trzcinowiska i tak dalej, ale tam są setki miejsc pracy wokół tego. Przy każdym nadleśnictwie współpracują z nimi tartaki. No to wiadomo, że miejsca pracy. Zulowcy, którzy sadzą ten las, prowadzą gospodarkę. My, ekolodzy powtarzają, hodowla drewna na
na deski. No ale słuchajcie, na tym się opiera gospodarka. No jeżeli będziemy mieli budownictwo ma iść, no to z czego? No to drewno jest potrzebne. To jest papier, to są setki rzeczy, słuchajcie. No i teraz tak, zulowcy, leśnicy, firmy, które wywożą drewno, specjalistyczne samochody, meblarze, wszyscy ci, co produkują schody, przecież to drewno podrożeje 100%, 100% i my będziemy opowiadać sobie później piękne bajki, że nie eksportujemy tego drewna już do Chin czy gdziekolwiek, zostaje w Polsce, no ale co z tego, jak kubik drewna będzie 100% droższy. Wszyscy to odczujemy, tak? Ale dla ideologii i stworzenia dla siebie miejsc pracy, dla tych cymbałów, którzy po prostu nie mają zielonego pojęcia i kwalifikacji, żeby kierować takimi instytucjami jak parki narodowe, oni sobie tam znajdą ciepły stołek i oni sobie tam będą siedzieć. No ja nie wiem, teraz weszliśmy w czas, w którym jest bardzo mocno prowadzona jakby taka polityka ideologiczna. No to nas, naszego kraju nie stać na to, po prostu nie stać na to, żeby sobie wyłączyć tyle terenów z użytkowania gospodarczego. To sobie jasno trzeba powiedzieć. Lasy w Polsce, oczywiście mamy Puszczę Karpacką, mamy Puszczę Białowieską. Super, że one są, świetnie, ale większość lasów to są lasy gospodarcze. Słuchajcie, to lasy państwowe jako firma generują bardzo duże przychody dla państwa. Ogromne. No i to... I w tej chwili ktoś po prostu chce, żeby te przychody były dużo mniejsze i drewno, które teoretycznie będzie tylko zostawać w kraju, być może będzie większy import, bo Polska jest potęgą w produkcji mebli, coraz bardziej wieje, będzie importowała sobie drewno z na przykład z zachodu, które będzie dwa razy droższe, tak? Czekajcie, przestanie wiać, to do was wrócę jeszcze. Także słuchajcie, to nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej, nie wiem, po prostu nie wiem, jakieś zakazy, zakaz polowań w weekendy, tak? Co komu to przeszkadza? Co komu to przeszkadza, że my polujemy w weekendy? To my chronimy pola. Wyobraźcie sobie, że powstanie tych parków narodowych, te 20% powierzchni kraju, kto tym rolnikom będzie wypłacał odszkodowania? My sobie w ogóle zdajemy sprawę z tego? Idealnym przykładem na to jest to, jak pani profesor Wanda Olech, bo ostatnio mi taki film na YouTubie wpadł, odnośnie żubrów i populacji żubrów na wschodzie Polski. Te żubry zostały odbudowane przez myśliwych i leśników, nie przez aktywistów, bo tam nie było pieniędzy, tam było trzeba wydawać pieniądze, a nie brać, więc ich tam nie było, ich nigdy tam nie będzie, to musicie o tym wiedzieć, ale myśliwi i leśnicy odbudowali populację żubra, nie tylko żubra, bobra tak samo w Polsce. I teraz z tymi żubrami jest jeden wielki problem. Obejrzyjcie ten film, jak nie zapomnę, to wam link zostawię pod odcinkiem. Teraz te żubry mają być relokowane w inne rejony kraju, bo jest ich już tam za dużo. Gdzieś w okolicach Białowieży. I te żubry mają być przemieszczane do centralnej Polski, tylko że nikt ich tam nie chce. Rolnicy powiedzieli absolutnie, oprotestowali to. Nie chcą, chociaż te żubry muszą jeść. I wyobrażacie sobie, żubr to nie jest zając. On jak wychodzi na pola, to on robi ogromne szkody. Jeżeli wyjdzie stado 60-50 żubrów, wejdzie na pole pszenicy, które ma 5 hektarów, to po jednej nocy nie ma nic. Tam konwoj nie ma po co jechać. I to będzie się dotyczyło każdego innego zwierza. Jeżeli on nie będzie regulowany na dzień dzisiejszy, to się odbije na każdym z was. Wszystko podrożeje, wszystko będzie droższe, bo tego będzie mało. Takie są prawa rynku. Jak czegoś jest mało, to jest drogie. Jak czegoś brakuje, to jest drogie. I to będzie, tak, będzie się dotyczyło drewna, będzie to się dotyczyło przede wszystkim podstawowych artykułów, chleba, mąki, to z czego albo będziemy importować skądś i ktoś ma w tym cel, bo to my jako Polski Związek Łowiecki nie posiadamy żadnej przemyślanej strategii na wiele lat. A te organizacje, one są sterowane bardzo dobrze. I tam jest wszystko jest przemyślane na 10, 15, 20 lat do przodu. Najpierw musimy powolutku, kropelka drąży skałę. Powoli, powoli, powoli dochodzą do sytuacji, w którym dojdzie do tych, pewnie te parki powstaną, no bo jak jesteśmy członkiem Unii, dyrektywę podpisaliśmy, no to coś tam będą robić, tak? Jak już zrobią to, to za chwilę się wezmą za co? Wezmą się za myśliwych, zrobią, co mają zrobić. Dlaczego Niemcy przyjeżdżają do nas na polowanie? Ja słyszałem, żeby jacyś dewizowcy, na przykład Hiszpanie, jeździli na kozły do Niemiec. Słyszeliście o tym? Bo ja nie. I będzie sytuacja taka, że najpierw myśliwi, lasy państwowe,
później lasy, później się okaże, że jednak lasy może sobie dochodować, a je sprywatyzować, dopną swego, później rolnicy, no bo no jak można hodować krowy, no jak można hodować świnie, a kury na jajka, to wszystko ma być z laboratorium i oni mają zarabiać na tym miliony. Później wędkarze, kto następny? Jeżeli my nie, bo sami myśliwi nie zrobimy nic, pamiętajcie o tym. My się nie potrafimy w środku zjednoczyć, my się w koła żremy, 50 w kole i się, zawsze są dwie opcje. My się nie dogadujemy, a my mamy razem stanąć w szranki? No z kim? Nie ma takiej możliwości. Jeżeli my myśliwi nie dogadamy się z rolnikami przede wszystkim, czy którykolwiek rząd po 89 roku, jak weszła demokracja w tym kraju, czy którykolwiek rząd, moi drodzy, zadarł z rolnikami? Raz Kaczyński próbował. Pamiętacie piątkę? Dla zwierząt? To się tak szybko, jak im wpadła do głowy, to im wypadła. Bo oni potrafią się zjednoczyć niewyobrażalnie. Niewyobrażalnie. Jeżeli my z rolnikami nie pójdziemy, nie pójdziemy z wędkarzami, bo wędkarzy to jest 600 tysięcy, no to my sami nie zrobimy nic. Leśnik, myśliwy, rolnik i wędkarz to jest ta sama grupa społeczna, która ma być przez ideologię. No nie mogę za bardzo takich słów używać, bo mi YouTube to będzie się, słuchajcie, wyłapie i będzie, wiecie o co chodzi. Jeżeli my nie pójdziemy razem, to nic z tego nie będzie, to nas po prostu zniszczą. I dzisiaj to jest zadanie dla Marcina Możdżonka, to jest zadanie dla tych, co siedzą w związku na samej górze, żeby rozmawiać z innymi organizacjami. My musimy zjednoczyć się i pójść razem. Ale nie wiem, po prostu ja to widzę rzadko, naprawdę. Słabo to widzę, rzadko, to tutaj nie ma opcji, żeby, jeżeli nie będziemy mieli lidera typowego, który stanie i powie, słuchajcie, musimy to robić tak, tak i tak, nie dogadamy się z innymi, z inną społecznością, nic z tego nie będzie, kompletnie. My między sobą potrafimy się tylko żreć. To jest taka nasza przywara polska, aczkolwiek jak świat światem, jak rolnikom się dzieje źle, to jeden jest producentem zbożowym, drugi jest producentem trzody chlewnej, trzeci jest producentem mleka. Oni wszyscy stają razem. Wszyscy. I z nich powinniśmy wziąć przykład. A tak jak wam powiedziałem wcześniej, u nas to jest taka chora zawiść, że idzie któryś kolega, strzeli pięknego, złotomedalowego rogacza i 10 w kole dostaje zaraz wysypki, albo jak on mógł takiego kozła strzelić, na pewno nie ma wieku i już od razu sprawdzanie zębów jakiegoś tam byka na zbiorówce, jak padnie. Przecież to jest chore, to po prostu chore jest. Więc pożyjemy, zobaczymy, co nam tutaj rząd będzie szykował. No dobrze nie będzie. Pamiętajcie, że dobrze to już było. Ja się cieszę, że już mam 22 lata polowania za sobą. Za chwilę będzie 23, wybiję. Ja się już napolowałem, tylko szkoda mi moich dzieci, przede wszystkim Staszka, że nawet go nie mogę dzisiaj wziąć na polowanie. I czy on będzie mógł w ogóle polować na jakichś normalnych zasadach, tego nie wiem. Naprawdę. Dobra, kończymy. Jak będzie trzeba, nagramy drugą część tego. A teraz polujemy. Jak wyjdzie się zwierzyna, to do was wracam. Także mamy jeszcze sporo byków do strzelenia tutaj, więc może się uda jakiegoś byka strzelić. Może wyjdą łanie, to jeszcze tam chyba zostały ze 4 czy z 5 łań, jakieś cielaki zostały. Posiedzimy na tym rzepaku, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, jak zwierz się pokazuje, także już koniec gadania, jak zwierz się pokaże, to kamerę obracam w drugą stronę i nagrywamy. Też bur.
czapkę zmieniłem, bo wieje coraz bardziej. Saren dużo. Saren jest fajnym zwierzęciem. My bardzo mocno tępimy lisy. Dzisiaj w nocy ja też jadę na lisy. Pewnie już jest ścieczka. Więc będę kręcił dla Was materiał z polowania na lisy. Wytłumaczę Wam. Używam celownika termowizyjnego, ale to zobaczycie w jednym pewnie z kolejnych odcinków. Sarna jest takim zwierzęciem, któremu nie przeszkadza wiatr. Ona nie jest wrażliwa na wiatr. Tak ją chyba natura stworzyła, że jej wiatr naprawdę nie przeszkadza. Jeleni już zupełnie inaczej do tego podchodzą. Sarny, czy wieje, czy nie wieje, no i tak wychodzą. Mamy naprawdę dobry stan sarny, bardzo dobry. Dbamy o tą sarnę, jest dużo soli i przede wszystkim strzelamy lisy. Każdy strzelony lis, zobaczcie na YouTubie, na shorcie, który wrzuciłem. To jest film z sieci, to nie jest mój film. Ktoś strzelił lisa, który atakował sarnę. Każdy strzelony lis, to jest więcej sarny w łowisku i potem zobaczycie przede wszystkim największy przyrost, Waszą efektywność, największy przyrost zobaczycie po sarnie. Ponieważ lis dziesiątkuje, moi drodzy, sarnę, dziesiątkuje kokoślaki w maju. A my, jak widzicie, sarny mamy naprawdę dużo. Polujemy dalej. Na razie tylko sarny, nic innego nie było. Słuchajcie, mamy dwie łanie i pyka szpicaka. Słuchajcie, mieliśmy trzy jelenie, chyba dwie łanie i szpica, albo to było takie wyrośnięte ciele, nie patrzyłem nawet przez lornetkę, bo skupiłem się na nagrywaniu, albo łania, ciele i szpic, ale moim zdaniem chyba raczej dwie łanie i ciele, i szpic, i zeszły z powrotem, wieje strasznie, wiatr był dobry, więc na pewno nie dostaję wiatru. Czekamy jeszcze chwilę, może wejdą, może się przestawić z tą ławką na ogonie do tyłu, bo mi niewygodnie.
szylamy, co? Ciulak, łatą, no już teraz boją wam na pewno. Łania, szpic i ciele. I tego ciulaka się już szalić. Ale się go jeszcze ponagrywać. Bo myślałem, że może tych jeleni jest więcej na dole i wyjdą na pole. Ale, no widzicie. Zeszły na dół. No spokojnie, jest młoda godzina 15. Mam nadzieję, że wyjdą jeszcze. Czego się spłoszyły, ale czego? Jak tu nic zjęło na tym polu. Tego wiatru, słuchajcie, tego wiatru. Sarna, tak jak wam powiedziałem. Sarnie to nie przeszkadza, a jeleniom przeszkadza. Poczekamy, może wyjdą jeszcze raz na ten rzepak. Spokojnie. Thank you.
I jak, moi drodzy, powiem wam tak. Wyczekane na tym wietrze te jelenie naprawdę wchodziły, wychodziły, wchodziły, wychodziły. I nie byłem... O, jeszcze też pizzaki są. Zaraz wam pokażę, poczekajcie. Zaraz zajdą tu. Mamy notabene drugiego cielaka, którego strzelałem w biegu. Zwalił się w ogniu. Tu jest ten pierwszy, którego strzelałem. Leży tutaj. Patrzcie, patrzcie. Jeszcze nie zdążyłem z ambony zejść. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. No i tam jest łania. No i zaraz zobaczycie. Słuchajcie, kamerę już trzymam w ręce. Powiem wam tylko tyle. Udało się zrobić tryplet do jeleni. Dwa szpice oczywiście zostały. Zaraz się widzimy przy naszych jeleniach. Muszę kogoś poprosić o pomoc. Zaraz zadzwonię do Zbyszka albo do Krystiana. Schodzę póki widno, żeby wam jeszcze nagrać przy dziennym świetle. Tryplet do jeleni. Nasz bór. Widzimy się na dole. Tutaj widać ambonę, z której strzelałem. Czyli blisko. To nie wiem, to jest naprawdę... To jesteśmy przy sztuce numer 2, cielaczek strzelony w biegu. Słuchajcie, mam tutaj, położymy mu ostatni kęs, bo po drodze zerwałem, bo jest jeden świerk tutaj był, więc robimy, muszę to zrobić inaczej, nie wiem, czy to wyjdzie. Czekajcie, do tej ręki, masakra. Czekajcie, bo mi się też... Dobra. Ostatni kęs. Później zrobimy ładne zdjęcie na miniaturę. Pieczęć. I idziemy dalej. Ten trafi do mnie, do domu, na pewno. Słuchajcie, cały czas w tych rękawicach mi się to przełącza. O, wyostrzyło. Idziemy dalej. Widzimy się przy drugiej sztuce. Tutaj mamy ubiegłoroczną łanię. Prawdopodobnie łanię od tej łani, której, od tej starszej, która była tutaj. Czekajcie, obrócę znowu to. Także tu mamy ubiegłoroczną łanię, którą strzelałem najpierw, ponieważ wybrałem, że to jest łania mniejsza zdecydowanie od tamtej. Mówię, jeżeli się uda, to strzelę jeszcze do ciele. A jeżeli się jeszcze, no nie przypuszczałem, że akurat odbiegnie tam trzy jelenie, czyli te dwa szpice i tamta łania zostaną. I nie przypuszczałem, że tamta łania stanie. Więc stanęła. I oddałem strzał trzeci. I ta łania też tam leży. Najpierw udekoruję ją tą. Ostatni kęs. Pieczęć. O, zobaczcie sami. I tam jest jeszcze jedna. No automatycznie. Dobra, idziemy do tamtej i widzimy się przy tamtej łani. I jest łania. Słuchajcie. Pieczęć i ostatni kęs zrobimy zaraz tej łani, więc żeby, kurde, ręki brakuje, ostatni kęs. O, no i Hubert podarzył, słuchajcie, dwie łanie i ciele. Ta jest łania duża, większa zdecydowanie, tamta była młoda łania i cielak od tej łani. No tak wyszło, koniec sezonu, koniec planu. Myślę, że fajnie kończymy tripletem takim wyczekanym, wysiedzianym. Wiedziałem, że te jelenie tutaj wychodzą na ten rzepak, żebyśmy mieli
pilnujemy tego pola, jak widzieliście na nagraniu, ono jest ogrodzone, to jest ogrodzone przez nas, przez kolegów z koła, ale mimo to zwierzyna tutaj wchodzi, więc staramy się, żeby te szkody zminimalizować. Na koniec jeszcze wam pokażę. Tam o, siedzieliśmy. Ambonę widać jeszcze, słuchajcie, bo ona nie jest wcale daleko. O. No wyostrzysz czy nie? O, ta kamera z tym ostrzeniem ma. Czekajcie, ostrość automatyczna, o. Albo przymarza. Jest ambona. No i jelenie nasze sobie leżą po kolei. Nie widzę w tej kamerze. A tu. Jeden, tam dalej drugi. Teraz się bierzemy do roboty. Czekam na wasze komentarze. To co rozmawialiśmy na ambonie. A ja się biorę do pracy. Muszę zadzwonić po chłopaków. Może im ktoś pomoże, może Krystian jest w domu, albo Zbyszek. Także ja wam mówię, dasz bur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.